Cześć i cześć, moje drogie zomboluby. Witam was w kolejnym odcinku 7 Days to Die, oczywiście na modyfikacji Darkness Falls. Moi drodzy, pierwsza noc nastała. No fantastycznie, dygam się cholernie. Nie wiem, co z tego wyniknie. Wiecie co, no trzeba by się było wziąć już na poważnie. Koniec tego wygłupiania się z umieraniem. Tak jak mówiłem, osiedlamy się na chwileczkę w tym domeczku. Tak jest, z warsztatem. Warsztat się przyda. Ogarnąłem nieco kwestię ulepszania przedmiotów. Tak jest, jak wziąć dwa łuki pierwszopoziomowe i wrzucić je do warsztatu, właśnie tu, wynikiem jest drugopoziomowy. Więc spoko, to mi się nawet podoba i to ma jakby sens, albo jest to kompletnie bez sensu. No ale mniejsza z tym, nie będę nad tym rozkminiał. Wiecie co, słyszę, że na zewnątrz robi się tam jakaś zadyma. Słyszę wilka, co niekoniecznie mi się bardzo podoba. Co to? Czekajcie, co ja tu miałem? Aha, tu łaził sobie survivor, ale temu survivorowi się umarło. No bo rok chłop, żal gościa, ale co zrobić? Zombiaki go zjadły. No mówię, słyszę kurde wilka. No ja bym tego wilka chętnie, wiecie, uciukał, ale pewnie skończy się to dla mnie w ten sam sposób, co walka z dzikiem. Kurde, panie, co to tam chodzi? Jezu. Coś tu leci, a idź pan w cholerę, jakiś szerszeń czy coś. Wynocha, dajcie mi spokój. Co to za kurde, no znaczy ja wiem, że tu szerszenie się pojawiają i tak dalej. Jest tu coś takiego. Ja myślę, że dla własnego bezpieczeństwa dobrze byłoby się tutaj zadekować. W tej miejscówce. Czekajcie, ja potrzebuję drewna. Ja potrzebuję drewna. Zrobimy kilka ram. Nieco je ulepszymy. W razie, żeby się tutaj, no nie wiem, móc bronić. Tak mi się tutaj wydaje, że to miałoby większy sens. A zróbmy sobie z 10 sztuk. Bo tak, dostęp mam tutaj przez schody i dostęp mam, jeśli się przebiją tutaj. No i jeszcze, nie, tędy nie wejdą. Tędy jest spokój. Powiedzmy, jak ja bym to zrobił. Ja bym to zrobił tak, żeby mi tu nic nie przeskakiwało. O, kraty. O, hyc. I hyc. O, tak sobie to zrobimy. O, tutaj bym sobie postawił właz. O, i to ma sens. Tylko czekajcie, właz znajdę tutaj. O, właz będzie w podstawowych. Drewniany właz. Poproszę drewniany właz dla mnie. Sztuka jedna. Tak jest. Tu sobie go czekajcie. W tą się powinien otwierać. W tą stronę. Oczywiście, że tak. Dobra. Powinno dać radę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze sobie go nawet ulepszę. No, znaczy się nie zniszczę, tylko ulepszę. Żelazo. Przecież, że tak. Żelazo. Javor, ogarnij się, chłopie. Jezu, jakiś zombiak w ogóle płonący tam jest. Cholera wie, co to jest za dziadostwo. Ale widzę, że no póki co, wiecie co, wychodzenie na zewnątrz jakby mija się tutaj troszeczkę z celem. Na dzień dobry. Czekajcie, to jest ulepszone. Aha, tu bym potrzebował bruk. No dobra, no taka obrona musi mi wystarczyć. No więcej nie zrobię. Może jeszcze jeden właz. Czy ja postawię właz na przykład tutaj? Czekajcie, to mi się nie podoba. Tego bym się stąd pozbył. Bo mnie to tutaj przeszkadza. Jak ja bym sobie ten właz dał. No bo tam nie mogę, bo tam mi wchodzą drzwi. Okej, zróbmy to tak. No i dobra. Zobaczymy, jak będzie. Jakąś, powiedzmy, chwilową obronę mam. Przeżyję. Nie wiem, z kim tam walczy ten wilk. I właściwie guzik mnie to obchodzi. W ogóle wiecie co? Najśmieszniejsze jest to, łaziłem tutaj dookoła tej miejscówki. Znalazłem w śmieciach jedzenie, jakąś tam zupę, coś tam, coś tam. I wpadł mi taki fioletowy perk, że zjadłem wspaniałe excellent food. Kurde, myślę, super, zajebiście, nie? No myślę, uratowany, nie umarł chłop z głodu. Także tyle dobrze. Czekajcie, czy tu ktoś mi może wejść? Nie wiem, ale sobie może zrobimy to jeszcze tak. Czy ja mam młotek przy sobie? Mam młotek przy sobie. Ulepszmy te drzwi. Kurde, nie wiem. Ja bym się chętnie pozbył
tego wilka, tylko że średnio mi się widzi wychodzenie tam do niego. Nie wiem, z czym on walczy. Czy on mi podgryza dom, czy co on podgryza w ogóle, ten chłop? Gdzie jest wilk? Aha, on walczy jednak z moim domem. No to bardzo niefajnie, panie wilku. Czy ja pana mogę zastrzelić? Czy pan wilk postanowi mnie zjeść? Chyba nie. Pan wilk postanowił jednak walczyć z domem. Świetnie, dobrze. Pierwsze wielkie zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Proszę, nawet łup, bo tutaj jest wilk zagryzł zombiaka. Świetnie, same profity. Czekajcie, tu mnie nie zjedzą, tu mnie nie zjedzą. Dobra, trzeba być cicho, ludzie. Także cichosza. Nikt nic nie mówi. Wszyscy są spokojni i opanowani. Zbieramy łupik. Co fajnego dostaniemy? Strzały. Super. Strzały czy bełty? Właśnie, to jest pytanie. Iron arrow. O Jezu, bełty, poważnie. Jakbym nie mógł więcej strzał znajdywać. Panie wilku, zaraz pana tutaj oskurujemy. Mięsko się przyda. Co prawda mogę co najwyżej zrobić zwęglone. No bo musiałbym się nauczyć w ogóle robić mięso jakieś gotowane czy coś. No więc wydaje mi się, że ten quest w ogóle klasowy, że trzeba by było zostać, kurde, farmerem, żeby móc gotować. I to chyba byłoby najsensowniejsze rozwiązanie, bo wiecie, fakt faktem, przyfarciłem, że znalazłem tą jakąś great, excellent zupę w ogóle. To jest jedna sprawa. Atletyka mi wzrosła, świetnie. Ale nie mogę liczyć na tego farta. Tak jest, ja nie mogę farcić, ja muszę się wziąć, kurczę, za siebie, tak? Tak jak mówię, koniec z umieraniem, koniec z wygłupianiem się. Koniec z huzia na juzia. Taka prawda. Ciekawe, czekajcie, bo czy ja do tego miejsca mogę wejść? Tu jest zablokowane. Tam może być coś ciekawego. Jakieś palety, duperele. Dobra, na razie to zostawimy. Ja będę się musiał po cichcu gdzieś tutaj skradać po tych domach. Myślę, że przeszukam to miejsce. Wejdę sobie jeszcze na chwilę do mojego wspaniałego, pięknego, cudownego, jakże bezpiecznego domu. Co chciałem zrobić? Zrzucić tutaj tak. Dzień dobry. O, fajnie, bo mam zlewkę. No tak jak mówiłem, zwęglone mięso to jest jedyne, co mogę zrobić. Dupy to nie urywa, niestety. Bekon i jajka. No do tego już potrzebuję garnek, więc koniecznie trzeba byłoby znaleźć garnek. Tu jest potrzebny grill. No, że tak to ujmę, dupa blada, moi drodzy. Na razie lipa. Dajmy sobie to tutaj. O, zgniłe mięso raczej nie. Dajmy sobie mięso tu. Bełty. Zezłomuj te bełty. Czy ja mogę w tym łuku w ogóle używać stalowych strzał? Guzik. Nie mogę. To zajebiście po prostu. Czyli te strzały sobie dam tu na, nie wiem, lepsze czasy. Zobaczymy, jak będzie. To i to może wylądować tu. Kość zresztą też. Mamy klej. Mam chyba jedną taśmę klejącą tutaj. Trzy kamyki. Dobra. Jak przyjdzie dzień, ja muszę wziąć mój wspaniały kilof i coś zacząć ogarniać. Czekajcie. Co? Właśnie. Teraz mi się przypomniało. Zestaw naprawczy. Kawałki tkanin, ropa, dwie taśmy i mechaniczne części. Czy ja mam jakieś, przepraszam bardzo, tkaniny? Mam tkaniny. Zaraz sobie to zrobimy. Weźmiemy sobie klej. Taśma zresztą też. Taśma hydrauliczna. Wytwórz mnie to, synek. Zestaw potrzebuje. Aha, zestaw też potrzebuje. A nie, dobra, mamy to. Zestawy mamy, to mamy. Mechaniczne części i ropa. Mechaniczne części i ropa. Dobra, mechaniczne części mamy. Ropa dla mnie, proszę bardzo, jest. Mamy jeden zestaw. Dlaczego go w ogóle robię? O co się rozchodzi? Rozchodzi się o tą fantastyczną pałkę. Ona na razie jest gwarantem mojego względnie przeżycia i jakichkolwiek większych szans w walce z zombiakami. Tym bardziej, że jeśli mam w ogóle wychodzić na zewnątrz teraz, tak? O tej wspaniałej porze, czyli w nocy. Czy ja mogę zrobić jakieś strzały? Czy ja mam... Nie, dobra, piór bym miał trochę. Sharping stone'y. Czekaj, tu możemy zrobić to. I sticky. Gdzie są stikopatyki? Tu są stikopatyki. Bierzemy stikopatyki.
Czekajcie, to my musimy zrobić tak. Nie, nie sticky. Kamienna strzała. Dobra, zróbmy sobie już 4. Brakuje mi sharp rocków. Dobra, bo on chyba był w zasobach, nie? Sharp rock jest, pewnie. To jeszcze 3 sobie dorzucimy. Dobra, będziemy żyli. Jedną strzałę stalową, żelazną mam naciągniętą, kilka strzał, ile ich mamy? 10. Jezu, 10 kamiennych strzał, fantastycznie, po prostu żyć, nie umierać. Dobra, to idzie do schowania. Czyli co ja potrzebuję? Piór mam dość, patyczków, no mam kilka, potrzebuję jeszcze więcej kamieni. Dobra, trzeba wyjść z tego miejsca i coś się niecoś ogarnąć. A, teraz tak patrzę, gdzie mi tu świeci światło, a to tu świeci. Dobra, nawet mam lampę. Nie podobają mi się te zombie. Kurde, następny wilk, demet. No ten już nie jest zajęty sobą, więc tu raczej nie widzę sukcesu, żebym z nim walczył. Zrobimy sobie wyjście ewakuacyjne. Tędy może. Aha, dobra, nie podskoczę. Tak sobie podskoczę. No jakby się ten wilk rzucił na te zombiaki, to już w ogóle byłoby fantastycznie. Jest takie prawdopodobieństwo. Jeśli to się wydarzy, to ja będę bardzo radosnym człowiekiem. Bo ostatnio wilk rozszarpał zombiaka. To bardzo mnie zresztą ucieszyło. No muszę teraz liczyć na takie farty. Kurde, w ogóle ten wilk to chyba jest feral z tego. Jezu, on ma 750. Straszny wilk. No to really, naprawdę. 125, a ty jesteś Decay Radi. Aha, to jest radioaktywny zombiak. Czy tak tu wyglądają radiacyjne zombiaki? Dobrze. Kurde, panie straszny wilku, pan naprawdę by tu się mógł rzucić na te zombiaki. Choćby ze względu na to, żeby się ich pozbyć. Czekajcie, ja to muszę po prostu zobaczyć. Jest wilk, bierz ich, kill him! Kill him zombiaki. Ja tego wilka muszę szerokim łukiem w ogóle omijać. Wilk niezniszczalny. Widzę, że zombiak w ogóle nawet... O, dobra, jest jakaś... Nie ma reakcji, poważnie... Kurde, wilk zagryza zombiaki. No super, spoko. No to teraz ja bym bardzo chętnie takiego wilka, wiecie, przytulił, żeby był moim kolegą. No i dobra, wilk teraz olał temat, nie? Kurde, ale mu galopuje regeneracja życia. Masakra. Dobra, omijamy to miejsce oczywiście. Nie patrzymy w tamtą stronę, nie chcemy się z nimi bawić. Bierzemy sobie swoje grabki i spadamy stąd. Jezu, poważnie, really... Kurde, tam jest horda jeszcze, nie? Ten w ogóle idzie tutaj, nie? Super, wilk, naprawdę jesteś mi bardzo, bardzo kuźwa pomocny. Tam są zombiaki. Masakra, masakra, ludzie, to jest jakaś kuźwa masakra, nie? No ale dobra, zachciało się Javorowi, kurczę, tego wyzwania, no to teraz mam wyzwanie. I to nawet chyba... O, ten wpadnie tam teraz w całą tę bandę w ogóle zombiaków, nie? Patrzcie, co tam się będzie działo, jaka tam będzie rzeźnia, nie? A ciekawe, czy zombiaki w ogóle są w stanie go zaatakować. To jakby mnie interesuje. A nie, coś... Czekaj, no niby biegają, ale... Bardzo dziwna sprawa. Nie wiem, czy go tam atakują, czy też nie. Najważniejsze, że nie atakuje mnie. Dobra, ja chciałem sobie zrobić tutaj małe wyjście ewakuacyjne. Czy ja mogę zeskoczyć? Czy ja mogę zaskoczyć? Niekoniecznie bym... A, bo dobra, w sumie... Powolutku, po cichutku. Nikt nie zauważył? Dobra. Okej. Okay. Aha, dobra, tu jest... Dobra, tu to postawimy. Tam już nie wyjdę. Spoko. Świetnie mi poszło. Ale dobra, jest to jakieś miejsce do ucieczki. Hyc. Dobra, i tu już gówno zrobię. Dobra, to trzeba zlikwidować. Mam nadzieję, że wilk mnie nie usłyszy, bo jak mnie usłyszy, to jestem w dupiu, po prostu, w głębokim, czarnym, wilczym dupiu. O, żegnam. Ja sobie wyjdę tu. Kto mnie usłyszał w ogóle? Bo już słyszę, że mnie usłyszeli wszyscy w ogóle w całej wsi. Ja pieprzę, poważnie. Super, super, zajebiście. Nie wiem, gdzie jest wilk, wilka nie ma. Dobra, wy sobie tu robicie jakąś przyczajkę. Nie wiem, czy te zombiaki mnie zauważyły, czy po prostu przyszły sobie tutaj, nie wiem, pochodzić. Czy o co kaman. Dobra. Zombiaki, dajcie mi spokój. Ja tu z wami nie chcę dzisiaj kosy. Tu sobie zamkniemy. Dziękuję bardzo. Napiję się wody.
na drogę i może w końcu stąd wyjdę. Nie wiem, jak jestem przyczajony, to zombiaki powinny sobie po jakiejś chwili, czasie odpuścić. Przynajmniej takiej jestem tutaj cichutkiej, skromniutkiej nadziei. Dobra, widzę, że na horyzoncie tam już gdzieś majaczy dzień, także bardzo się cieszę z tego powodu. Tam widziałem, że wilk ubił te zombiaki. Tam jest jakiś łup, co sobie zgarniemy, ale najpierw zgarnę te marchewki. Dawaj marchewki. Na razie i tak z nich nic nie mogę zrobić. Zadania, kurde wafel, zadania na farmera. Nie wiem jeszcze, jak w ogóle odpalić te zadania. O, zombiaki sobie chyba odpuściły. Dobra, odpuściły, także będziemy żyli. Dobra, tutaj nie widzę nic w okolicy, więc będzie chyba dobrze. Tam są jakieś śmieci. Jukę zabiorę. Dobra, super, nie ma tu nic, świetnie, cieszę się bardzo. Aha, czekajcie, to przeszukałem przedtem, tak, jak tutaj nadchodziłem w to miejsce. O, jest bawełna, bierzemy. Nie doceniłem bawełny, teraz zaczynam doceniać bawełnę, bawełna się przyda. Na pewno, czekajcie, zbierzemy sobie tomatowski. Mamy pomidory, co tu jest? O, jest tu bawełna, bierzemy jeszcze jedną bawełnę. Ja potrzebuję tkaniny. Potrzebuję tkaniny, potrzebuję kamieni przede wszystkim. Więc kilo pójdzie w ruch. Ja muszę nakopać trochę kamieni, narobić tych strzał. Ja muszę być bezpieczny w dystansie. Tak jest. Ja muszę ogarniać obronę w ogóle dystansową. Przyzwyczajcie się do tego cholernego łuku, bo kompletnie mi to nie idzie strzelanie z tego łuku. To sobie. O, właśnie, proszę bardzo. Tu byśmy mieli jakieś antybiotyki, mam nadzieję. Kto to jest? A, to jest Survivor. Dobra, że to jest Survivor. On sobie może biegać. W razie czego będzie robił za dywersję. Tam mamy zombiaki. O, ciekawe, czy te zombiaki mnie usłyszały. Czekajcie, tu jest wilk i to mi się nie podoba, że to jest tak blisko. Proszę mi dać spokój. O, czekajcie, mamy tu gniazdo. Gniazdo sobie ogarniemy. Super, że znajduję jajka, ale kompletnie nie mogę z nich nic zrobić póki co. Aż dziwne jest, że gotowanie jajek po prostu. Aha, no tak, no bo ja nie mam oczywiście garnka, nie? Dawaj, co tu jest? Kolejne gniazdo. Tak jest. O, jaki kurde zacny drop. 20 piórek. No to może z tym nie będzie problemu. Będzie można zrobić więcej. Kurczę, będzie można zrobić więcej strzał. Tu mamy jeszcze jedno gniazdo. Kurde, ogólnie lepszą opcją jest jeden. O, super, jest rano. Jeden wilk niż całe stado zombiaków, bo ich tam jest za dużo. Tych radiacyjnych w ogóle się tu kręci strasznie dużo. Ja póki co nie chcę się wbijać w jakąś większą ekipę. Czekajcie, tam są zombiaki. Tu sobie. Aha, tam jest jeszcze Harleyowiec radiacyjny. Super, super, świetnie. Obejdźmy to miejsce w ogóle dookoła. Zombiaki nie patrzą w moją stronę, tego się trzymajmy, przy tym zostańmy. Ziemniory. Świetnie, biorę ziemniora, bo z ziemniorów też coś mogę robić. Kamyki. Nie zapominać o kamieniach. Dobra, tak jak mówię, moi drodzy, przeżycie na najwyższym poziomie. Tu trzeba teraz zacząć to ogarniać, nie wychylać się i po prostu przeżyć. Fajnie, że jest więcej w ogóle zwierzaków. Tak jest, fajnie, że jest więcej zwierzaków na mapie. Widzę, że dużo tutaj właśnie gania kur, no ale widzę, że też wiąże się to z tym, że jest sporo wilków. No kurde, dwa wilki, jeden jeszcze straszny wilk do tego, no to to już nie jest tak hehehe. No tym bardziej, że kurde, straszny wilk ma 750 hapsów. Damn, na początku niemiło. Ale fajnie, że udało mi się ubić tego, który się tam sfiksował na czym? Na moim, na ścianie prawie. Prawda? Także to mi bardzo pomogło. Mamy trochę mięsa, no chociaż tak jak mówię, no nic z tego nie zrobię, potrzebuję garnka. BJ Welding, nawet nie wiedziałem, że ten budynek mój się tak nazywa. Czekajcie, tam są trzy zombiaki. Myślałem, że wilk był na tyle miłym wilkiem, że je pozagryzał. Co my tu mamy? O, czekajcie, tu są jakieś śmieci. O, dwa kleje, kurde, normalnie, dobra, jest kolejny farcik, czekajcie, o. Zróbmy to tak, ja mam trochę kamieni. O, więcej strzał, tak jest, potrzebujemy więcej strzał.
Zróbmy sobie jeszcze kilka sticków. Kamienne strzały. Jedziesz. Dobra. Coś tu się skrada na mnie. Nic się nie skrada. Tam są zombiaki. One się trochę rozchodzą, także bardzo fajnie. Może bym je był w stanie wylurować. Chociaż nie chcę się kręcić koło tamtego domu. Póki co. Bo to mi się może bardzo, bardzo smutno, smutno skończyć. Co tu mamy? Drug pills and rock and roll. Dobra. Miejsce, które warto byłoby przeszukać. Choćby dla medykamentów, choćby dla bandaży, których kurde nie mam. Bo skorzystałem ostatnio, jak mnie trochę poharatali. Co tu widzimy? Rozglądamy się, jesteśmy tutaj po prostu Laika Ninja, nie? Tylko, że jeszcze jakbym takie krytyki zadawał jak ninja, to już w ogóle byłoby superancko. Spróbuj, co tu jest? Fine Swine. Jezu, co tu na mnie? Co to miało w ogóle być? Jezu, tu Krystyna w ogóle wyskoczyła, ty. Kurde, wafel, babo, co ty to wyprawiasz w ogóle? Chodź, zaraz zostaniesz z baseballa w czapę. Jesteś zwykłą zombie stripperą? Ono. Ono ino stara. Proszę bardzo. O, jak ładnie. Dobra. Kill him. Tak jest. W ogóle wziąłem sobie perka. Bo się zastanawiałem w ogóle co wybrać. Wziąłem sobie perka tego na maczugi. Że ogłuszonych przeciwników, dla ogłuszonych przeciwników 60% obrażeń więcej. Więc myślę, że tak, że to jest dobry wybór. Tu mamy znowu marchewki. No widzę, że z żarciem jako takim, wiecie, ze znalezieniem żarcia nie będzie problemu, bardziej z jego, kurczę, przygotowaniem, nie? Bo nawet nie mogę, wiecie, ugotować... Nie mogę ugotować pulpy, kurde... z ziemniaków, czy z czegokolwiek. O, ty stara, nie żyjesz, świetnie. Nie mogę ugotować pulpy z marchewek, czegokolwiek, wiecie, w ten sposób, żeby nie umrzeć śmiercią tragiczną. Czekajcie, rozejrzyjmy się, bo ja słyszę, że tu się coś pali w ogóle. Jakby tu gdzieś było ognisko odpalone. Ale widzę tutaj tak, dobra, wpadł nam łup. Świetnie, co my dostaniemy? Ładnego. Kolejne bełty? No oczywiście, że bełty, no bo jakby mogło być inaczej. Czy ja to mogę przerobić? Nie, nie mogę. A to jest... Aha, bo to jest modyfikacja. Proszę bardzo. Czyli co, że ja bym to sobie mógł tutaj dać, tak? Dlaczego by nie? Będzie mi trochę cieplej. Bełty. Zezłomuj bełty. A bełtów nie potrzebujemy. To sobie też zezłomujemy. Ja wolałbym nie chodzić jakoś tutaj strasznie obciążony czy coś takiego. W ogóle najlepiej, żebym nie był obciążony. Co tu jest? Przeszukaj zniszczone laboratorium chemiczne. Jezu, laboratorium chemiczne schemat. No jak zajebiście, no to super. Super, no genialnie. Takie rzeczy to ja bardzo chętnie. Co tutaj mamy? Proszę bardzo, mosiąc z rółki. Kurde, ale bogactwo, nie? No czekajcie, pod schodami widzę jeszcze jakieś śmieci. Masz zbyt dużo przedmiotów. No ja sobie zdaję z tego sprawę. Mamy szmatki. Czekajcie, czy ja mogę coś złomować od razu, żeby się czegoś pozbyć? Bawełna. Aha, czekajcie, bawełnę mogę zrobić od razu tak. Kawałki tkanin. Tego się pozbędziemy. Co to jest? Scrap Iron Arrow. Dobra, jedna strzała wiosny nie czyni. Mam kamienne, będę się musiał starać coś zrobić z tymi kamiennymi. A jak już mówimy o strzałach, oczywiście stan strzał musi być jak najwyższy. Mi tych strzał nie może braknąć, tym bardziej, że strzelanie idzie jako tako. W najlepszym w ogóle wypadku. Bo inaczej mogę... Aha, z piór, nie. Ja wolę to zrobić z piór jednak. Wolę to zrobić z piór, bo tkaniny mi się przydadzą. Dobra, to mamy. Idziemy na górę. Zobaczymy, co też tam będzie na górze. No liczę tutaj na jakieś miłe bandaże albo coś w tym stylu. No i pytanie, ile tu będzie zombiaków, co tu się będzie na mnie w ogóle czaiło, tak? Tu nie ma nikogo. O, tu jest Krystian. Dobra, tego chłopa mamy z głowy. Czy ktoś się tu jeszcze czai? No kurde, wafel, Joe, czy jak ci tam jest? Dobra, koniec czajenia się. Nie, ty jesteś Moe, przepraszam, twój brat to jest Joe. Celowanie w łeb, bardzo ważna rzecz.
Mam nadzieję, że tym hałasowaniem nie nagonię sobie tu jeszcze większej ekipy. Ale wychodzi na to, że jest ok. Kurde, tam jest jeszcze jedno piętro. Czy coś tu mamy? Przeszukaj półeczki. No, o to kurde, powiem wam spoko. Sterydy się przydadzą na pewno. Sterydy mogą się przydać. Jezu, apteczki. Z pigułki hartu. Świetnie. Super. Nawet wiecie co? O, proszę bardzo. Użyjmy tych dobrodziejstw. Mamy. No proszę bardzo. Teraz to ja mogę szaleć. Na ile mam te sterydy? Na 5 minut. To jest świetnie. Kurde, szkoda, że nie mam łopaty. Muszę wytworzyć w ogóle łopatę. O, szafka jeszcze. Proszę bardzo. Nie, my tu nic nie będziemy mieli. Co to jest? Also handy in baking. Kurde, znalazłem mąkę. O, i nawet znalazłem nasionka tej. Jakim to jest? Marchewek. Dobra, dawaj strzały, stary. Robimy tutaj za cichego ninja łucznika. Tak jest. Przeżycie na najwyższym. Ja mówię, to jest teraz priorytet. Skończyłem się wygłupiać. Czas podejść do tego na... O, kurde, poważnie. Dawaj tę pałkę, chłopie. Aleś mnie chapsnął, dziadzie jeden. Już mi wpadło... Dzisiaj już mi kolanko wpadło. Już jestem... Jestem już lekko kulawy. Kurde, miota nim jak szatan, panie. O, ale jest łup. Świetnie. Kolejne bełty? No, oczywiście, że tak. No jakby mogło być inaczej, że nie. Zezłomuj to. No i fajnie, no i już słyszę, że jakieś zombiaki tutaj napieprzają. Chyba stąd. Kto tam jest? Gruba tam jest. Okej, dobra, gruba, poradzimy sobie z tobą. O, poskładało cię świetnie. Dobra, polesz sobie jeszcze. W ogóle się nie przejmuj. Kurde, nieźle ją składa, wam powiem. Dobra, czas by ją zacząć klepać po łepetynie. Dobra, i po babie, świetnie. Dobrze, mogę powiedzieć, że to nawet było udane. Coś z ciebie wypadło? Kości, biorę. Kości biorę od razu. Czekajcie, sterydy, jeszcze 3 minutki. Dobra, czy tutaj jeszcze ktoś się na mnie będzie czaił? Bo może nie, mam taką nadzieję. Żonobijka, no fantastycznie. Mogę ją założyć. Czy bluza będzie lepsza? Odporność na zimno, zmniejszona odporność na ciepło. A weźmy sobie to. To sobie rozmontujemy. Będę jak blockers. Dobra. Czekajcie, widzicie, już bym ominął skarby. Taśma klejąca, panie kierowniku, no to teraz to już w ogóle jest podwój świata. O, proszę, i tam jeszcze można wyjść, czyli tam będzie coś ciekawego. Kibelek. A humantard. Ja pierdzielę, nie wiedziałem, że tu takie rzeczy są, nie? Ale wydaje mi się, że to pewnie będzie do jakiegoś nawozu czy coś takiego. No bierzemy, nie? Ja się tu nie poddaję z tematem. Co tu mamy? Ładny balkonik. Aha, tu można było wejść po prostu tak z drogi. Dobra, to nas nie interesuje. Nawet sobie tu zamknę. Idziemy na górę, bo tam będą pewnie skarby niezmierzone. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo jestem spragniony skarbów niezmierzonych. Żeby się choć trochę do mnie tutaj los uśmiechnął. No, tak jak mówię, dwa razy denat to już jest wystarczająco, nie? Zwłaszcza w jednym odcinku. O, proszę, jak tu jest ładnie, tylko. Jak tu jest ładnie, to może być za ładnie. Nie, kurde, pusto, panie. Aha. Dobra, pusto, ale się robi dziura. Nie wiem, co to miało na celu. Tym bardziej, że i tak w pierwszej kolejności nie dotarłbym tam na górę, żeby spaść na przykład między jakieś zombiaki czy coś w tym stylu. Wiecie, o co chodzi. Czekajcie, to sobie zamknę. Czy ja tu przejdę w ogóle? Dobra, mamy tutaj fachowe, budowlane ramy. Zaraz sobie tutaj zrobimy podłogę. Jakąkolwiek właściwie, albo sobie nie zrobimy. Poważnie, really? Że tu nie mogę zrobić? Dobra, spróbujmy to obejść. Może w jakiś cichutki sposób. Dobra, dało radę. Co tu mamy? Super, przeciwbólowe. Biorę w ciemno. Kremik z aloesu by się przydał. Proch. No, ja najbardziej spodziewałem się prochu strzelniczego w aptece, nie? O, bandaże, jak cudownie. I żelazna strzała, no jak miło z waszej strony. Jeszcze strzelbę rurową dostałem. Kurde, fajnie. Dobra.
Pozbądźmy się tego i zobaczmy, jakie tu cudowne rzeczy mi wpadną. Kolejne bandaże. O, świetnie. Kolejne szyny też się przydadzą. Już nie będę ich musiał robić. No i tyle. Właściwie w tej miejscówce to było na tyle. To gdzie? Czekajcie, którędy ja przeleciałem? Aha, że tutaj. Czekajcie, bo słyszę... A, słyszę klientelę. To sobie naprawimy. Co się, chłopie, tłuczesz? Co? Chamie jeden. No, ono ino. Dobra, po łepę ty nie dostaniesz, chłopie. Nie ma takiego grania. Dobra, słyszę, że zombiaki się zaczynają schodzić. Czekajcie, co mi to tu wpadło? Steroid side effect. Reduk melee damage. O kurde, to nawet nie wiedziałem, że one tak robią. Zaraz sobie użyjmy ich jeszcze raz. No, oczywiście, że tak. Bo nie będę tutaj przeciążony biegał. Na razie zjeść nie mam czego, ale z głodu umierał nie będę, także jest ok. Wodę sobie mogę wypić, bo jestem nieco spragniony, a tego byśmy nie chcieli. Bandaż sobie mogę użyć. Zaraz się tu wyleczymy, proszę bardzo. Wspaniale. Nie wiem, gdzie te zombiaki się tutaj tłuką. Pewnie tu gdzieś na dole, czy coś w tym stylu. Pewnie zlazły... O, jest pani kura. One, no tutaj, proszę bardzo. I to jeszcze przyszły te dziady francowate chyba, co tam stały. Ktoś jeszcze tu jest? Nie, tylko ty tu jesteś, stary. Jeden głupek i drugi głupek. A ty jesteś jakimś lamusem, stary. Ty masz 75 życia w ogóle. Ty jesteś hardcorem? Nie, też jesteś lamusem. Bang, stary. Już mogę zestawy naprawcze robić, więc... No tak, to są ci trzej goście, którzy tam stali, nie? Żeby było zabawne. O, tu jest Joe. Był Moe, jest Joe. I Joe'a się też pozbędziemy. Weź, spadaj, gościu. Mamy ich? Mamy ich, dobra. Czy coś z was miłego wypadnie? Niekoniecznie, ale oszkubać was mogę chyba, nie? Tak jest. Azotan się przyda, zgniłe mięsko też, jak już w końcu postanowię zrobić farmę, ale na to jest raczej... raczej za wcześnie. Bo tak jak mówiłem, no spoko, wszystko ładnie, pięknie, że dużo, dużo jedzonka można znaleźć, ale cóż z tego, jeśli ja nie mogę z tej żywności w ogóle nic zrobić, nie? Pani Kuro, proszę się uśmiechnąć. Jezu, no nie mów, że już mi uciekłaś. Ej, idź, cholero jedna ty, niewdzięczna. Co tu mamy? Aha, właśnie, ja miałem kamienie zbierać i ja miałem sobie wykopać nieco kamieni, tak jest. Czekajcie, tu jest jakieś ładne miejsce. Miejsce, nie wiem, tu chyba będzie jakaś budowlanka albo coś. O, no najlepiej byłoby znaleźć miejscówkę z jedzonkiem. To chyba byłoby najlepsze, no bo jak widzę, ile medykamentów mi tu wpadło i tak dalej. Czy ja w ogóle tu jestem w stanie wejść? Czy tutaj będzie wszystko poblokowane? Czy ja będę musiał jakoś obejść niesamowicie? No dupa, czyli tu nie wejdziemy. Tędy nie wejdziemy. Aha, no czyli tu pewnie będzie wejście jakieś z tyłu, czy coś w tym stylu. Zablokowane, tak jak myślałem. O, tu się jakaś lampa świeci. To chyba dobry znak. To sobie zabierzemy. Pewnie, że tak. Aha, tym bardziej, że mi z tego tłuszcz zwierzęcy wpada. A też go będę potrzebował. Tu nic, tu nic. O, to wygląda, jakby tu chciały wypaść zombiaki na mnie. Ale jednakowoż, Jezus Maria, dzik. Ale to jest dzik, który postanowił mieć to głęboko w poważaniu. Wychodzi na to. No więc, dobrze, panie dziku. Ja się z panem jak najbardziej zgadzam. Proszę sobie zostać, gdzie pan tam jest. Co tu mamy? Aha, no ja wiem, że jestem głodny. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Zamrażarka. W zamrażarce powinno być jedzenie. Aha. Jezu, co jest? Gościu, weź spieprzaj. Chamie jeden, podły ty. Weź spadaj, no co za dziad. Nie wiem, skąd ty w ogóle... Skąd ten przybiegł, niech mi ktoś powie. Skąd ten gość się w ogóle tutaj wziął, nie? Totalnie tego nie łapię, tym bardziej, że tu jest wszystko wyzamykane. Boże, co mi znowu wpadło? Kurde, znowu jestem poobijany.
Leczone stłuczenie, skręcone ramię. Dobra, czyli to sobie damy radę. Muszę uważać, żeby mnie bardziej nie poskładało. Apteczka będzie na po prostu kryzysowe sytuacje. Dawaj, stary, leczymy się nieco. Infekcja. Czy ja mam jakieś antybiotyki za sobą? Nie, antybiotyki zostały w domu. Dobra, będzie trzeba bardziej przyatakować pieńki. Tu jest zamknięte. Zamrażarka. W zamrażarce znalazłem tak. Znalazłem tą zupę. Żywność 5, zdrowie, woda. O, aha, tu jest food poisoning 20%. Temu mnie tak poskładało ostatnim razem. Żeby było zabawnie. O, czekaj, tam jest jakiś cowboy. Cowboya zaraz zdejmiemy. Zombie. Nie, to jest zombie stripper, tak? Hyc, ty idziesz do spania. O, i poziomik wpadł, dobrze. Nie ma nikogo, nie ma nikogo. Bierzemy. Dawaj lot, chłopie. Scrub maczeta. Kurde, zawsze chciałem taką mieć. To obrażenia w zwarciu 15. Moja pałka ma obrażenia w zwarciu 14, a ta ma 27. Tak czy siak wygrywa, ale domyślam się, że maczeta będzie lepszą opcją niż nóż z kości. Tak jest. Czy coś tu widzimy? Dzień dobry, czy ktoś tu jest? A, widzieliście chytrusów? Tu jest Bow. Dobra, Bow już nie jest Bow. I tam jeszcze Ghost Rider siedzi na górze. Czy ja cię zdejmę po cichutku? Pewnie, że cię zdejmę po cichutku, fajan się jeden. Dobra, mamy dwóch z głowy. Ciekawe, czy tam ktoś na górze nie siedzi, zaraz się dowiemy zresztą. Ołów trochę prochu, niekoniecznie. Warsztacik, zniszczony warsztat. Co mi zaproponuje zniszczony warsztat? Kolejny kilof. Świetnie. Tutaj też mogę iść, tak? Czy ktoś tu na mnie czeka, przepraszam? Jest, oczywiście, że czeka. Dobranoc. Tu nie ma nikogo, ale znowu mamy dropik. Świetnie. Kastet. Scrap Iron Knuckles. I 80 pocisków 9 mm. No to też było, że byłby już czas, bo chyba będę w stanie zrobić. Jezu, w kiblu znalazłem 29. Świetnie. Czas by było może zrobić rewolwer. O! Jedzonko, świetnie. Rewolwer, kurczę, rurowy. Bo byłbym w stanie, bo widziałem, że już mogę karabin rurowy robić, bo kilka rurek mi też wpadło. Więc myślę, że to byłaby bardzo dobra opcja. Nie ma nikogo? No, wy się tu cwaniaki czailiście. Dobrze, powiem, kurde, zninjowałem to niesamowicie. Bardzo mi się podoba efekt tego. Krysia, co ja to naznajdował? Iron Arrow. Receiver. To jest broń? Nie. Aha, to są części. Shotgun receiver, long barrel, auto rifle barrel. Aha, to są części. Części do. Kurde, panie, aż tak. No, takie skarby, to ja bym się nie spodziewał, że tu takie rzeczy znajdę. Stalową 7,62. Dobrze. Takimi nie gardzimy. Proszę, jeszcze karabin rurowy mi wpadł i bandaże. Tym, no co za bogactwo. Widzicie, no chyba jak wziąłem grę na poważnie, a okazało się, że już nie będę umierał. Bardzo fajnie. Ile jedzenia, panie, z którego nic nie mogę zrobić, ale puszki z psiej karmy, puszki kociej karmy, 8 jajków, stara kanapka z mięsem. Kurde, no zacne łupy, naprawdę. Jestem aż zdziwiony i zaskoczony, że takie zacne łupy mi wpadają. Stary, weź się tu skulaj na dół. Nie spadając oczywiście, żebyś sobie nie połamał niczego więcej. Bo byłoby mi bardzo smutno z tego powodu. Ale ja z tych puszek chyba coś już mogę przygotować. O, proszę. I mamy save. Save można łomem wywalić. Tylko ja ten łom to w ogóle bym musiał mieć. Od tego trzeba zacząć. Dajcie mi narzędzia, bo łom powinien być w narzędziach. No dobra, stos wytrychów, tylko że stosu wytrychów raczej nie zrobię. Wiadro, zestaw narzędzi i form. Co to w ogóle jest? Lot only cannot be crafted. Aha, okej. Klucz, grzechotka, scrap iron to nie. Garden hoe, pickaxe, titanium, claw, hammer. O kurde, panie, to są poważne rzeczy. Ale widzę, że chyba nie. To raczej będzie w tym. Jezu, w warsztacie. O, sumiarkę nawet mogę zrobić. No proszę, pomyślałby kto. Dobra. Czyli panie, nie otworzę pana, bo se te wytrychy zostawiłem w domu. Tak jest. Ale spokojnie. Tu ja tu wrócę po ciebie. Ty się nie przejmuj takimi rzeczami. To jest zablokowane.
I to jest zablokowane. Dlaczego to jest zablokowane? To mnie jakby interesuje, bo z tamtej strony. Aha, nie, dobra, to jest przejście do tego, także psiął z tym. Wiecie, o co chodzi. Dobrze, moi drodzy, ja wam powiem tak, w tym odcineczku to byłoby na tyle. Obyło się bez śmierci. Fantastycznie. Naznajdywałem fantastycznych, zajebistych łupów. Tam jest pan dzik. I wiecie co? Może na koniec go jeszcze zdejmę z łuku. Co wy na to? 250. Nie wiem, czy zdejmę. Nie, dobra, nie będę kombinował. Wiecie co? Damy chłopu spokój. Jak sobie tam siedzi, niech sobie tam siedzi. Nie będę ryzykował. Dobrze, tak jak mówiłem, w tym odcinku tyle. Moi drodzy, jeśli odcinek się podobał, no to wiecie, co robić. Łapka, subek, no i oczywiście wasze fantastyczne komentarze. A jeśli chcielibyście wesprzeć mój kanał, no to link oczywiście jest pod tym filmem, jak i każdym innym. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczenia.